Cześć, tu Hania z Analiza IT. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka z serii na temat krytycznego myślenia i analizy danych biznesowych. W pierwszym odcinku z tej serii mówiliśmy o tym, jaki jest największy pierwszy grzech analityka biznesowego. Mam nadzieję, że widziałeś już ten odcinek. Jeśli nie, no to dołącz do kilkuset osób, które już go widziały. Znajdziesz tutaj linka do niego poniżej tego nagrania, także zapraszam Cię do obejrzenia. No i też zapraszam Cię do skorzystania z prezentu. Jeśli zostawisz komentarz pod tym nagraniem, to też wiele osób zostawiło swoje przemyślenia, co Wam się rzuciło w oczy, co spowodowało jakieś takie Wasze przemyślenia po tym pierwszym odcinku. Dziękuję za wszystkie komentarze tak licznie zostawione i też z ciekawością zajrzałam do tego testu, który wypełnialiście, jak już Wy daleko jesteście posunięci z takim bazowaniem analizy na faktach i danych. Także zapraszam tych, którzy jeszcze z tego nie skorzystali, do skorzystania. Jak może się domyślasz, cała ta seria nagrań jest związana z kolejnym, bardziej usystematyzowanym, większym materiałem, który dotyczy analizy danych biznesowych i przygotowania m.in. do certyfikatu CBDA IIBA. I tutaj, jeśli chciałbyś wygrać ten kurs bardzo szeroko omawiający temat analizy danych biznesowych i przygotowujący do certyfikatu za darmo, to zapraszam Cię do słuchania tego materiału do końca, bo tam opowiem, jak w tym konkursie wziąć udział, co musisz zrobić i jak być jedną z trzech osób, która taki kurs za darmo wygra. W tym odcinku opowiem Tobie, w jaki sposób pozyskiwać dane do analiz biznesowych, czyli skąd brać te źródła. No bo wiemy, że sytuacja może być różna, sytuacja może być trudna. Możesz sobie powiedzieć, no ale jak to, no analiza danych przecież robimy z danych, które są w bazie danych. No i ogólnie tak, tylko pod warunkiem, że te dane masz. O, masz odpowiednie dane i masz je już włożone w bazę danych, która jest fajnie ustrukturyzowana i wystarczy tylko ją o parę rzeczy zapytać. Jeśli tak jest, no to super, gratuluję. Jeśli nie, a tak w wielu przypadkach też będzie, że nie masz akurat danych, których potrzebujesz, no to tutaj będziemy się musieli trochę bardziej pogimnastykować. Ale spotyka się oczywiście wiele takich postaw, które mówią, no wiesz, bo ja nie mam danych, no ja nie mogę podjąć decyzji w oparciu o dane, bo ja tych danych nie mam, bo nikt mi tych danych nie daje, albo najlepsze, bo ta firma danych nie udostępnia, nie zbiera i ja tego nie mam. Tym bardziej lubię to stwierdzenie w momencie, kiedy mówi to osoba na wyższym stanowisku, bardziej odpowiedzialnym, no która też odpowiada za to, żeby podnosić jakość tego, jak funkcjonuje firma, jak funkcjonują produkty. Więc no, możesz mówić, że w firmie u Was się tego nie daje, ale Ty również jesteś częścią firmy i od Ciebie również zależy, na jakiej bazie będziesz te dane tutaj sobie pozyskiwał. Więc zapraszam Cię do tego, żeby wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i też proaktywnie tutaj podejść do tematu. To prawda, nie jest łatwo i czasami to zbieranie danych trwa naprawdę długo. Na przykład, kiedy przygotowywaliśmy strategię dla naszego portfolio produktowego i dla naszego produktu, to większość czasu zajmowało no niestety jednak wyciąganie danych, pozyskiwanie danych, gromadzenie, strukturyzowanie tych danych, które pozyskaliśmy z bardzo wielu różnych źródeł, a na przykład firma nie miała do tej pory no takiego nawyku, czy takich sposobów, żeby wcześniej sobie akurat te dane pozyskiwać, więc mnóstwo czasu na to poszło i rozumiem Ciebie dokładnie, że nie jest to łatwa sprawa, ale jest warta tego, żeby się pogimnastykować. Możesz to przyrównać, że takie gromadzenie danych jest jak chodzenie po urzędzie, czy chodzenie od lekarza do lekarza. Nigdy nie wiesz, do ilu jeszcze okienek Cię odeślą i z czym wyjdziesz, czy załatwisz sprawę. No ale dobra, kiedy chcemy pozbierać dane, no to warto przede wszystkim wiedzieć, co my już w firmie mamy, żebyśmy nie robili roboty, która już została gdzieś zrobiona, a resztę po prostu sobie uzupełnić już na własną rękę. Jedno z takich zdań, które bardzo mocno mi tkwi w głowie, to jest zdanie, które często powtarza moja przełożona, która mówi właśnie, że nie o to chodzi, żeby mierzyć czy robić analizy tych danych, które masz dostępne, bo one są łatwo dostępne, tylko tych, które są rzeczywiście potrzebne, tych, które odpowiadają na to pytanie, które masz. Czyli przed zbieraniem danych musimy mieć jakąś hipotezę, którą chcemy potwierdzić, czy jakiś cel, dla którego te dane zbieramy i wtedy dopiero dobieramy, które dane będą potrzebne. Więc to na pewno jest ważny krok. Nie ma być coś takiego, że aha, dobra, mam dane na temat story pointów, więc teraz będę robił wykresy story pointów w zależności od wszystkiego. No fajnie, tylko po co i co chcemy z tym zrobić? Przychodzi mi tutaj taki przykład do głowy, kiedy pracowałam w zespole, który był odpowiedzialny za taką komunikację firmową i chcieliśmy tam sprawdzić na zasadzie eksperymentów, czy różne praktyki, jakie zrobimy, wpłyną na to, że będzie lepsza komunikacja do firmy, więc do większej liczby osób ta komunikacja, ta informacja dotrze.
Niestety w intranecie mieliśmy tylko licznik odsłon, czyli wiedzieliśmy, ile na daną stronę osób, ile na daną stronę właśnie było odświeżeń, ale nie wiedzieliśmy, ile tam jest osób tak naprawdę. Mogło to spowodować to, że mogliśmy zliczać na przykład 50 odsłon osoby, która była autorem tej strony, tylko ją cały czas odświeżała, aktualizowała, dodawała kolejne informacje, więc to nam nic nie mówiło o tym, do ilu osób dotarliśmy. Musieliśmy wziąć pod uwagę też to, że w jednej z lokalizacji nie można było śledzić dokładnie, kto dokładnie oglądał tę stronę. Więc potrzebowaliśmy po prostu zliczyć liczbę użytkowników, a nie odsłon, ale też nie wiedzieć, który to dokładnie użytkownik. No i mieliśmy tutaj te nasze narzędzie wewnętrzne. Musieliśmy zrobić najpierw research, czy w ogóle są jakieś pluginy, które mogą nam w tym pomóc i skontaktować się z administratorem, którego nikt nigdy nie widział, nikt nie wie, gdzie on siedzi, ale jakoś tam doszliśmy do tego, kim jest ta osoba i poprosiliśmy, żeby nam ten konkretny plugin zainstalowała. Więc było to możliwe, trochę się trzeba było nagimnastykować właśnie, żeby znaleźć odpowiednią rzecz, poprosić odpowiednią osobę, ale dało się to zrobić. No i dzięki temu mogliśmy już badać, do ilu osób dotarła ta informacja poprzez to, że właśnie na tę stronę przyszli. Inną historią też było coś takiego, kiedy miałam mentoring z jedną osobą z naszej firmy. No i tutaj chłopak miał pomysł na to, jak można usprawnić pozyskiwanie informacji od klientów w momencie, kiedy oni zgłaszają jakiś problem, jakiś błąd z naszym systemem. Według niego robiliśmy to niedokładnie, zadawaliśmy nieodpowiednie pytania i ten proces się przedłużał. Więc to, co on wymyślił, no to, że zaproponuje szablon, według którego jeśli zapytamy klienta o te informacje, jeśli o te rzeczy sobie wypełnimy, to ten proces będzie szedł o wiele szybciej. I co się okazało? Okazało się, że tak naprawdę już po przeprowadzeniu paru takich akcji w swoim zespole, on już miał dane do tego, żeby potwierdzić, czy to jego założenie jest prawdziwe, czy nie. Czyli nie trzeba już było robić nic dodatkowego, poza tym, że właśnie wypróbowali sobie ten szablon w pewnym tutaj zakresie ze swoimi kolegami. To, co musieliśmy zrobić, to dotrzeć do narzędzia, które tutaj rejestruje te zgłoszenia i ma różne informacje o liczbie, o czasie, o statusach i tak dalej, i tylko je wyciągnąć, przeanalizować, sprawdzić, czy rzeczywiście użycie tego szablonu było z korzyścią, czy nie. No i tutaj tych przykładów można mnożyć, ale teraz przyszło mi jeszcze do głowy w momencie, kiedy próbowaliśmy ustalić, jakie są dokładnie dobrze określone segmenty naszych klientów. No to to wymaga połączenia danych z różnych źródeł, czyli mamy pewne dane sprzedażowe w bazie i one są, ale one są niewystarczające. Więc robiliśmy jeszcze dodatkowe warsztaty ze sprzedawcami, którzy uzupełnili dodatkowe informacje i dopytaliśmy o jeszcze parę rzeczy naszych klientów w ankietach. Mieliśmy już wyniki ankiet poprzednich, sprawdziliśmy, jakie dane są dostępne teraz, a te, których jeszcze nam brakowało, to zaproponowaliśmy do tego, żeby dołączyć do kolejnych badań z naszymi użytkownikami. Zdarzało się też tak, że szukaliśmy na przykład, jakie są słabe i mocne strony naszej organizacji, po to, żeby na bazie tego też tworzyć strategię. No i teraz tak, nie mamy tych danych, tak? Jak je pozyskać? Zrobiliśmy tutaj serię ankiet, która poszła z jednej strony do pracowników. Tylko teraz tak, wyniki od pracowników, no to teraz pytanie. Czy to jest prawda? Czy to jest być może tak, że jakaś grupa pracowników się na coś tam nastawiła i po prostu te wyniki są zaburzone przez pewien specyficzny punkt widzenia, więc robiliśmy zestawienie tego, co mówią pracownicy, z tym, co mówią menadżerowie, no i też sprawdziliśmy, na ile to są jakieś wizje menadżerów, że tak, a nie inaczej ta firma wygląda, czyli zderzyliśmy punkt widzenia pracowników, menadżerów i jeszcze klientów do tego, co oni mówią i myślą o naszej firmie. I na zasadzie właśnie takiego złączenia mogliśmy to sobie zweryfikować. Jeśli szukasz jeszcze inspiracji do tego, skąd takie dane brać, no to możesz je brać na przykład z tego, co jest opublikowane w internecie. Na przykład robiliśmy sobie benchmark różnych umiejętności, które są potrzebne na danych stanowiskach, analizując opublikowane oferty pracy. To jest, widzisz, jedna z takich podpowiedzi. Możesz też skorzystać z gotowych baz. W wielu tutaj obszarach istnieją już takie gotowe bazy, które można nawet kupić, więc to jest taka opcja. Możesz robić wywiady i robić później podsumowanie. Możesz robić eksperymenty, możesz robić obserwacje i na tej zasadzie pozyskiwać dane. Możesz
możesz też robić ocenę ekspercką, na przykład w OKR-ach, kiedy chcemy sprawdzić, jak ktoś sobie radzi pod kątem wyznaczania wartości i mierzalności danego OKR-a, no to robimy ocenę ekspercką, a później robimy z tego analizy statystyki i sprawdzamy, czy ta jakość się podnosi. Możesz też korzystać z różnych instytucji branżowych i raportów, które już są dostępne. Możesz też instalować aplikacje, które śledzą coś i nie bazują na deklaracjach ludzi, tylko faktycznie na pomiarach. Możesz też na przykład robić analizę tekstu. Kiedy ktoś ma jakieś komentarze, możesz z nich wyciągać różne informacje, klasyfikować, czy to jest komentarz pozytywny, czy negatywny, czy zawiera takiego rodzaju uwagę, czy innego rodzaju uwagę. Więc tutaj skąd możemy te dane pozyskiwać? Myślę, że wiele źródeł tu już padło i będą one dla Ciebie inspiracją do tego, żeby wykorzystać je u siebie. Może jeszcze o dwa. Jeśli chodzi o NFR-y, czyli Non-Functional Requirements, to tutaj oczywiście możemy robić testy, możemy robić symulacje, możemy robić eksperymenty, a w przypadku na przykład długu technicznego możemy robić szacowanie, na ile to wpływa tutaj na nasz system i na naszą organizację. No dobra, więc wiele przykładów tutaj. Ciekawa jestem, który z nich uważasz za ciekawy, który zastosujesz u siebie w pracy. Natomiast obiecałam Tobie, że zaproszę Cię do konkursu, w którym cały kurs na temat analizy danych biznesowych będziesz mógł wygrać za darmo. Wygrywają tutaj 3 osoby, pod warunkiem, że właśnie wezmą udział w konkursie, czyli wejdą na bloga Analiza IT i pod wpisem dotyczącym właśnie tego nagrania opublikują informacje w komentarzu na temat tego, dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać ten konkurs. Czyli pewne uzasadnienie, być może chcesz nawiązać do analizy danych, do Twojego doświadczenia, do Twoich potrzeb, cokolwiek uznasz tutaj za stosowne i przekonywujące, to zapraszam Cię do tego, żebyś napisał, dlaczego to właśnie Ty, dlaczego ja, dlaczego Ty powinieneś wygrać i być jedną z tych 3 osób, która otrzyma ten kurs za darmo. Serdecznie zapraszam tutaj do wzięcia udziału. Zapraszam Cię również do zapisów na live, który będzie ukoronowaniem całej tej serii. No i w tym live'ie poruszymy taki temat, jak chcesz zaproponować zmiany w firmie. Myślę, że wiele osób z nas tutaj chciałoby coś zaproponować do zmiany w firmie, czy w produkcie, czy w zespole. Więc jeśli jest taka sytuacja, ale jakoś nie możesz się przebić i tego dobrze uzasadnić, no to zapraszam Cię do tego, żebyś zarekomendował najlepszą decyzję w oparciu o dane. No i tutaj będziemy sobie mówić o tym, jak taką rekomendację przygotować z 3 różnych perspektyw. Czyli jak to zrobić pod kątem danych, jak to zrobić pod kątem zarządzania, czyli jakie informacje będą przekonywujące do tego, żeby tę zmianę wprowadzić lub nie, ale też od strony psychologicznej, czyli jak tutaj ludzie podejmują decyzje, jaką mają, jak przyjmują różne argumenty i właśnie jak możemy ich lepiej przekonywać. Więc tutaj ten live, zapraszam Cię serdecznie do udziału i odnośniki, tutaj linki też znajdziesz poniżej tego nagrania, aby się zapisać, także zapraszam Cię. W następnym odcinku z tej serii zapraszam Cię do przyjrzenia się bliżej temu, jak wygląda podręcznik IIBA na temat właśnie Guide to Business Data Analytics, czyli analityka danych biznesowych, jakie tam mamy rozdziały, jakie kwestie są istotne, co warto tutaj wiedzieć na ten temat z perspektywy właśnie tego opracowania, tego podręcznika i opowiem Ci też więcej na temat certyfikacji CBDA, jeśli byłbyś zainteresowany, ciekawy, jak dokładnie ta certyfikacja tutaj wygląda, jakie są warunki, co to daje, co trzeba spełnić, co trzeba wiedzieć, ale też właśnie jaka wiedza za tym stoi i jak możesz to wykorzystać do swojej pracy, no to zapraszam Cię do następnego odcinka. Podpowiem tylko, że ja przede wszystkim też cenię te opracowania za taką bardzo rozległość i taki właśnie ogląd na wiele różnych perspektyw. Czyli nie mówimy tylko o tym, jak te dane przeanalizować, ale w pełnym takim kontekście wykorzystania w biznesie i w firmie, jak właśnie je wykorzystać do tego, żeby wpływać na decyzje, żeby zmieniać różne decyzje w organizacji, jak to dobrze zwizualizować, jak to dobrze zastosować do przekonywania, jak opowiadać historię na temat danych, więc naprawdę jest to fajne, różnorodne opracowanie. Także zapraszam Cię do 3 odcinka, zapraszam Cię do zapisów na live'a, który odbędzie się już niebawem, no i oczywiście zapraszam Cię do konkursu, abyś był jedną z tych 3 osób, która wygra ten kurs za darmo. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.